Wiecie, co dzisiaj będziemy robić? Grać z Typkiem i Tivoltem w Overwatcha. Zaczynajmy! Dobra, witam serdecznie. Ze mną są goście specjalni, czyli Ziemniak TV i Tivolt. Witam. To jest po prostu Ziemniak. Tak, wiele się zmieniło od ostatniego czasu. Przebrandował się. Ja mam wrażenie, że wy macie jakiś specjalny, nie wiem, przycisk albo modulator głosu, czy coś w tym stylu, bo jak się z wami normalnie gada i nagle... A, dobra, nagrywamy. Witam serdecznie. Pełna profeska i tak dalej, i tak dalej. Nie. Wracając do tematu. Overwatch, jak długo graliście? Inaczej, może w betę czy graliście coś? W betę ja natrzaskałem jakieś 30 leveli. I teraz dużo. Podobnie. Ja no dopiero coś tam grałem, no. Ja zacząłem dopiero od tej wersji, jaka teraz obowiązuje. Tivolt mnie zmusił. Nie, ja grałem w jedną betę i w drugą betę, ale tam nie wiem, czy levele się przeniosły, czy nie, chyba się nie przeniosły. Nie, był totalny wipe poziomów, także zaczęliśmy od początku. Co mnie zasmuciło, to to, że jak w Hotsie grało się w betę, to dostawałeś taki portret, że byłeś tam betowiczem, nie wiem. Specjalny portret na przykład. Przynajmniej tutaj nie ma nic. Nie ma nic totalnie, trochę się zasmuciłem. Jak się wchodzi tam na górę? O, znalazłem schody. Czemu mamy w ogóle dwóch supportów? To się dobrze nie skończy. Czemu ty jesteś typek nie z nami? No nie, wyrzuciło mnie za bezczynność. Dlaczego mnie... Co? Jezus Maria, jak ty to osiągnąłeś? To wbijaj szybko, bo mamy puste miejsce. Dobra, dołączam. Szybko dołączaj. Jesteś, wow, cud. Nie, ja byłem pewien, że jesteśmy w tym trybie takim, co szuka nam gry dopiero. Także potyczka. Ale... Nie. Duży plus dla gry, że da się skonektować. Gada, no panowie, ile graliście już w Overwatch? O kurde, wywaliło mnie. Świetnie. Dobra, ja nie bez przyczyny... O. Czy to do mnie? Policja, i o bagiety. Jezus, czy chce pan przyjąć do swojego serca Chrystusa? Dobra, bo nam tu już wchodzą na punkt. Nie wiem, gdzie tam ziemniak siedzisz, ale... Jezus, ja tu sam jestem! Help blocks! Ja nadchodzę. Ja zagram nowym Macri. Przesrane, bo... no halo! Ej, ja tu zginąłem na punkcie, tybek. No, ale czemu gramy w tą grę we dwóch? Jak to? No ziemniak też tutaj, wieżyczka tam gdzieś postawił. Co ty robisz, ziemniak? Ziemniak otwiera pizzę na pewno, na bug zamówić. Ej, coś mi się zdaje, że umarłem. Super! I punkt nam wzięli, ziemniak, bo pizzę odbierałeś. Nie pizzę odbierałem, siostra przyszła, bo była po komersie, a ona pożyczyła ode mnie jakieś tam coś. A przyniosła pizzę? Nie. I ty ją wpuściłeś? Nie wiedziałem, że to ona. Nie patrzyłem nawet. U mnie trzeba dary przynieść, żeby wejść do domu. Pizza daje ci wstęp levelu 7. Masz jak największe to dary? Profity. No dary, no. No jak się pojawisz u mnie bez niczego, na przykład bez pizzy czy coś, no to tak. Nie ma w ogóle o czym gadać. To jest troszeczkę jak z tym. CD Action, no. Do nich też podobno. Jak studenci przychodzą, to tylko z pizzą albo z jakimś darami. Jest identycznie. Serio? Przecież ja byłem w CD Action, a to może stare czasy, ja w liceum byłem na wycieczce we Wrocławiu i byliśmy w CD Action. Ledwo kto już tam było, prowadzili nas. Za darmo! Zrobili wyjątek. O, wskrzeszenie. No myślę, ja że im się nawet nie chciało. Akurat we Wrocławiu mam dosyć blisko, ale nas jadą. No, bo panowie, no... Ten nie był w grze, ten odbierał normalnie dzwonek, czyli halo. My dajmy fory, to ten początek, wiesz jak to. Wal się, Reaperze, nie będę z tym gadał. Ale ktoś u nas gra z... A nie, to chyba zmieniał postać, dobra. Kurde, no i... Zabiłem kogoś. Nie, no. Jeszcze na dwa supporty graliśmy przez cały początek gry. Ziemniak wziął, kurde, tego Brudasa. Ej, ale czasami w tej grze jest tak, że jak cię ktoś pojedzie tak srogo, ale tak srogo, srogo, to nagle tak jest... imba postać, biorę, nie, gram ją, nie? Tak, dokładnie. Od razu. I nic ci nie idzie tą samą postacią w ogóle. Dokładnie. Na górze jest ten gościu, który jest jak Master Reinhardt. A nie, Reinhardt, dawaj się, odwrócił się a nieważne. To jest Genji, on odbija pociski. A no odbija, ziom, odbija. Genji jest taki komarek, taki, wiesz, upierdliwy ziomek. Łatwo go zgnieść, ale trudno złapać. Trzeba być stara moment, się. Nie? O Jezus. Daj, nikt nie posmakuje ostrza. Dobra, bo oni to pchają. Jak to się dzieje, że oni to ciągle cały ciągle czas Ciągle Reinhardt siedzi na górze. Jak ja ją złapałem, ale mi uciekła, Boże. Nacisnąłem hak i jak hak leciał, zdążyłem myszkę w smugę obrócić. O cholera, ripuś z tyłu. Ja muszę zainwestować w nową kartę graficzną niestety, bo już przy Overwatchu nie mam problemy. A jaką ty tam grafiką śmigasz? Ja mam 750. O Jezus ma. Dobra, no, zabiję Reinharda. Jak ja tu w ogóle outplayer robię, zliwiasz, panie. Zliwiasz z lewej. Ktoś musi. Nie bez przyczyny gram z tobą. W zasadzie w pierwszym odcinku.
Aha, dobra. Tibur, chcesz zagrać w Zelda Overwatcha w takiej nowej serii? O, Kerunie, dobra, spoko, a co tam? Kto wcześniej był? Nikt, to pierwszy odcinek. Tego mogłem nie powiedzieć. Nie, o cholera, tak serio, to nie gdzie wiadomo. On tam... Nie, no ja tam w Overwatcha zawsze chętnie pogram. A, no to. Tak czy siak, i tak teraz... Wygadywać. Zapasy muszę porobić na OVF, a to Overwatch najlepszy a, kandydat. A, to się widzimy! No panie, halo. Panie Janie, halo, halo. Pewnie dopiero się na afterze spotkamy co najwyżej, a, ale... No czy ja wiem, ja będę się na pewno gdzieś tam przy scenie gamingowej swoją drugą kręcił. Ja nie wiem, gdzie się będę kręcił. Dobra, ja ulta odpalam. Hadong! A ja musimy stać Reinhardzie. Gdzie on tam poleciał, panie? Jezus Maria, ten Reinhard jak poleciał pięknie. Cudowne. Puścił Ahira kura kura kuro. Ahira mura gura. Bura gura, o tak to leci. O nie, żniwiarz. Gdzie ten żniwiarz? Żyje, nie żyje, nie wiem co się dzieje. Ja tu mam outplay, mam 3 złota i 2 srebra. Państwo. Dobra, jeszcze pan... Panowie, jeszcze tylko 5 minut, jeszcze tylko 5 minut. Musimy wytrzymać. Jezus, Jezu. Są... 3 metry są od nas, ale spoko. Widać jak straszliwie zlamiliśmy, 5 minut, a wózek jest po prostu 5 metrów od celu. Ej, ale ty masz ten, przecież my w ogóle pierwszego celu nie broniliśmy. No bo ziemniak kurde odbierał pizzę. Uwaga, ja odbierałem pizzę, siostry odbierałem. Ziemniak, a ty w tych nagrywkach też masz push to talka, czy? Nie mam push to talka, właśnie, ej, ja nie, coś czuję, że nie potrafię nagrywać i po prostu... Co ty gadasz? Nie, nie możesz być taki wobec siebie, wiesz... Właśnie, staram się. Staram się. Myśl pozytywnie, ziemniak, to wiesz. Kurde, ej, ta głupia mała, jak ona się nazywa? Ona jest taka ciulowa. Cały... Tracerka? Nie wiem, ta taka szybka, co się teleportuje. Tracer. Tak mnie wkurza po cały czas. Smuga. A masz polski czy angielski? No o to chodzi. Ja mam po polsku. To smuga. Smuga. Ja to sobie ta, zamieniam. Co jest nerf i pupę. Na łaskę mówię zawsze merci, ja znowu już na kogoś innego zawsze po polsku. Różnie. A co zmieni postać może? Genji tutaj też gdzieś biega. Frajer jeden. O nie, Reinhard mnie tutaj próbuje tagesy. Żegnaj Reinhardzie. Dobra, nie ma smoczego boga. Kawa, ja was czasami tak słyszę głośniej, tak, takie, nie wiem. Bo TeamSpeak ten ustawia sobie audio samemu. Priorytet. A to czwana bestia, to temu te aktualizatione. Znaczy nie, to zawsze tak było, że masz automatyczne ustawianie głośności, jak ktoś powie ciszej, to później ma ustawione głośniej. To nie ty, wiem, na jakich zasadach działa. Jakoś to tak działało w miarę. O, zmieni postać na tego robota. Nie ma tracerki. Jak w ogóle mówię i mi urywa jedną literkę, to wybaczcie, bo tam gdzie mam mele, to mam też wyciszanie mikrofonu ustawione. Zabijasz po cichu. Tak, zabijam bez was w tle. Żeby to było takie bardziej znaczące. Czyli nam wchodzą tak na banana mocno, przez otwór główny. No nie wiem, wygląda jakby wchodzili. Coś tam idą, ale... Coś tam pika. Żegnaj, smugo. Dziękuję. Jeszcze tu jest jeden gość, który się zrespił. Dobra, też nie ma. Panie. Czy my mamy jakiegoś supporta? Ja jestem chyba supportem, ale nie takim leczącym. Nie jestem Orbian. Nie, nie jesteś supportem, ty Torbjörn to nie support. Orbian, to jest Torbjörn. Nie mamy supporta. Dobra, to ja będę szukać po mapie. O kurczę, Genji. Hanzo też sobie tam biega za brzegiem. Tracerka od tyłu nam wchodzi. O nie, smog! Ja pierniczę. Dobra. Będę musiał trochę chyba odstawienia pozmniejszać na ale nam gierkę. Tutaj wchodzą strasznie. Chyba zabiłem ich. Popatrz jaki outplay. Coś tam eksplodowało. No, nice. Kurczę, poświęciłem co prawda swoje życie dla tego. Znaczy Panuje. Nie, że dla gry, tylko dla tego outplaya. Bo zabiłem też siebie, bo się bałem, że mi rozwalę tą oponę. Nie wiem, czy ty słyszałeś o tym jakimś pro player, który postanowił olać Lola na rzecz grania w tego... Overwatcha? Tak, na rzecz grania w Overwatcha, bo mu się bardziej Overwatch podoba. No ale z prawej strony nam coś leci. A nie, to jest tylko ten leczący. O nie, smoczy nie wiem, no. Szlak. Po latach grania w LoL'a mnie też w sumie bardziej by się chciało grać w Overwatcha. No ja w sumie też sobie słapa, jakby nie patrzeć, tak? Przecież... Ale wcale się nie dziwię, na pewno wielu prosów, inaczej drużyny już te... Organizacje się bardzo mocno przecież interesują też całym tematem Overwatcha. I myślisz, wow, że będą, myślisz, że będą całe rozgrywki e-sportowe w tą grę? Przecież smuga, góra, prawa. Wybuch, chować się. Turniej o 100 tysięcy. Na Gamescomie. 100 tysięcy dolarów in cash. Także to jest kupa hajsu. Jezus, gdzie ta smuga? Czy my mamy pomocy? Coś mi się wydaje, że jesteśmy na granicy, jeżeli chodzi o...
ćwierć metra, tak. Stopę. Ćwierć metra. Siedzieć. Dokładnie, ćwierć metra. Metra. To jest ta odległość, też to czuję. No kurczę, mocne brzmienie wrzucił w ostatniej chwili. Idę jednak. Już miałem mordować. O Boże, łakateki poleciało. Łakataka, taka, Poszło! No. Dobra, jeżdżę sobie oponą, ale jest tu jakiś przeciwnik, czy ktoś? Tu jest. Zabij wszystkich. Uch, cholera. Ja pierniczę, ej, ile to jest od końca? 0,23. We got this, yes, yes. Szlak, jeszcze mnie zabił. Za daleko się pchałem. Ja mam fajnie by było to wygrać, bo ja takie outplaye robię, że aż żal byłoby to przegrać. Biorę bastiona. Ej, cofa się, cofa. Dupa. Był ktokolwiek przy wózku, czy sobie biegał ktoś tam? Ziemniak, gdzie ty tam biegałeś? Zraszowałem i mnie zabili i to była bardzo zła decyzja. Nie można, ale popatrzcie na to! Świat jest tak straszliwie niesprawiedliwy, wiesz co, ziemniak. O, to jest ten moment. Popatrz. Widziałeś? Widziałeś? I teraz zobacz, no, moje, super. Patrz na to poświęcenie. Jeszcze żyje. Super, wyjechał, ledwo siebie zabił jeszcze. No, ale Tivol to widamy. Pochwałkę. Damy mu okejkę. Człowieku, ty wejdź sobie później ziemniak na mój film, jak zobaczysz, co ja robiłem w tym meczu, to wiesz co, to ci włosy na klacie dęba staną. Mm. Tak? I wiecie co, mimo iż przegraliśmy, daję plusa, bo to był dobry mecz. Ej, mam z zadanych obrażeń, mam a, złoty medal. A, faktycznie, to można oceniać meczem. To się, ja mam trzy złota i dwa srebra. To się jakkolwiek przekłada później na cokolwiek? Nie. Tak, na expa. Jak znaczy, no, wystarczy, że dostaniesz jedno złoto, to masz. A nie, ja mówię o ocenianiu samych tych. Nie, to są dane dla Blizzarda tylko. Dobra, teraz atakeren. Dobra, to ja będę Reinhardem, będę wchodzić na wózek i będziemy go pchać. Tak jak oni na początku. O, mamy supporta i tanka, wow, i kolejnego supporta. Z kim my gramy? Ej. Cud. Ej, weź mnie z was bastiona i niech się ustawi za mną. Będziemy ale, zdalną no, wieżyczką. Ale to dopiero później, jak będziemy mieli wózek. A, bo trzeba wózek jeszcze wziąć. Tak. To zmieni bohatera. Wózek się tu bierze. To ja wezmę trupią. Nie, Reinhardt może być dobry. Tank się jakiś przyda. Już Tybek ma trupią wdowę. Ale chyba, znaczy ja mogę się zamienić. To nie jest takie, wiecie, nie? Dobra. Jak ktoś bardzo chce. Zróbmy tak, jak tak jest. Ja będę teraz... Ja muszę tylko przeczytać, czym on się zajmuje. Ale kim grasz? Ja ci powiem. Reinhardtem. Reinharda. To jest szarża. W wolnych chwilach nie, Tybek, nie strzem głosu. Nie, daj mu samemu przeczytać. Już przeczytałem. Tyle razy już tłumaczyłem i zawsze po prostu przerwał mi, czytając na głos informacje pod efirem. Młot rakietowy. Ej, bo ja nie wiedziałem wtedy, że nagrywasz. A jak wtedy miałem streama, to wtedy myślałem sobie, o, przeczytam. I zobaczę. Ziemnia! Wysypały się puszki. Wypadły papieros! Nie, czekaj, co? Uwaga, gdzie wy jesteście? To jest Tybek? Gdzie jest Tybek? Ja idę do was. Uwaga! Pokaz sprayu! Hadong, ten jest brzydki w sumie. Ja tu mam. Dobrze, muszę wybrać. Poszalał! Nie zgadzam się na to. Defaultowy spray. Jest? A nie, dobra, widzę, na dole jest kąt 48 stopni zamiast 5, nie. Widać, że to jakiś special version. Chodźmy do przodu. Ty tam biega, gędził góry. Frajer jeden, kurde, rzuca tymi szurkenami. Co wejść. Idę tam na górę do niego, zaraz go tu capnę w tyłek. No to chodźcie, bo ich jest tutaj dużo akurat. Idę za wami. Ej, Jezu, tu jest Genji i Hanzo. Ej, idziecie czy nie jedziecie? Aha, wy już weszliście. Nice. Wziął health packa. Nice. O kurczę. Idzie świniok. Co mnie zabiło? Hanzo? Nie widziałem nawet. Ja ty, zabiłem kogoś. Kurczę, Bela. Wbiegłem w niego. O. No tak. Makry jest znerfiony, o. No, jest znerfnięty. Haha, dziuknąłem. Ty, bo tam jest bastion. Morduję świniaka, ale nie wiem, czy dam radę. Ja będę musiał zestartować. Nie, zabije mnie. Kurczę! Świniak pod bazą nam biega, nie idzie wyjść. Aha, bo wy tam dalej już. Nie, bo no trzeba ich ominąć po prostu na pałę. Nie no, ja wiem, ale... Chodźcie od lewej strony, ja się tutaj z kitrami poczekamy sobie na nich. Ale ja nie potrafię przejść obojętnie obok czegoś takiego, Tybek. Powiedzcie mi, jak ja wyjdę z gry, to ja mogę do niej zrekonektować się, żeby zrestartować? Po co takie rzeczy chcesz robić? Po co restartować, co ci to da? Aha, nie, no jeżeli ktoś wejdzie na twoje miejsce, to nie dobra, ma za dobra. Bardzo jak. Okej, okay, to rozwiązaliśmy kolejną legendę. Chyba. Gdzie wy w ogóle jesteście? Czemu tak z tyłu?
Ziomek, masz takie, masz na mnie taką strzałeczkę zieloną przez ścianę widoczną. Tak? Na typka nie, bo nie, nie, nie jest niebieska. Bastion się tam czajni. Na punkcie, na wózku siedzi. Patrz, ziemniak, zasłoń mnie tutaj, ja na Bastionach chcę zdjąć. Dawaj, 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 dawaj. 300, 100, morduję go. O, no i mnie zdjął, kurczę. A bo ty stałeś za tym cholernym słupem, kurde. Tybek, pewien jesteś, że ta widołka to najlepszy wybór. No, zobacz, właśnie kogoś zabiłem. Ja też umarłem. A punkt jak nie przejęty, tak nie przejęty. Cudownie. Ej, bo ja tak pomału się zbieram przecież. Dobra, ja biorę wieprza, bo ja wieprzem wiem, że jestem w stanie więcej zrobić. Okej. Apokalipsa to ja. Mógłbym podkładać pod niego głos. Jeżu, albo tu wali. W racie Genji się odpalił na ulcie. Ty, ktoś tu bierze, ziemniak! Ty na punkcie dobra. Jesteś? Nie, nie. Kto to bierze tam? Ktoś punkt przejmował przez chwilę. Jakiś szalony indywidualista. Ała. Ej, Genji mi uciekł. Genji tutaj biega. Miał już jest HP. Na resztce życia. Dobra, okay. Panie. O nie, świniak! Wypierniczaj z mojego życia, ty ja go wziąłem. Bierz go. Zabiłem go. Dawaj, po lewej zwierzyczka na górze. O kurde, symetra to się czai. Ten gnój też się czai. Szlak. Szlak. Nadchodzę, wziąłem farę. Przyzwyczaiłem się, przyzwyczaiłem się do jego głosu. Ulubiona postać ziemniaka. Fara? Luja. Luja. Fararara. Jezus. Ten świniak boli tym ultem. Dobra, ale jest? No dobra, nie wiem czy... Jaka taktyka? Wypychamy ich tutaj z dołu, czy raczej ciśniemy górą? O ja kurde, Bastion wyjechał. To pozabijane. Basem przyjechał. Hotshoty. Ludzie sobie myślą, kogo by tu wziąć? Szlak jeszcze mnie zamroziła na ulcie. Ale w tej grze każda postać jest tak naprawdę dobra. Trzeba tylko wiedzieć, którą wybrać. No, no oprócz Lui. No, Luja jest do dupy. Yeah. Ja biorę złomiarza, bo ja wiem, że nim jestem w stanie więcej zrobić. My się nie możemy zgrać. Świniak strasznie w tych drzwiczkach siedzi tutaj w tym dolnym przejściu i nie idzie po prostu tam nic działać. Tu przejdźmy wszyscy jedną stroną. Górą najlepiej. O kurde, Genji. Siema. Została nam minuta, panowie, ale ja wierzę w to, że damy radę. Tak po prostu wygłupiamy, potem się rozkręcamy. Ja cały czas ulta trzymam, generalnie. Ja tu mogę... O wow, wieżyczki symetry mnie tu zaczęły dźmać. A chyba panie. Jest ta symetria, ona... Kicia, złaś mi zbiórka! Ej, do... Gdzie wy jesteście? Wchodzimy, nie wchodzimy? Czemu wy nie żyjecie? Mocno. Wchodzimy, tylko że powoli. Tak, dupa tam, szlak ogusił mnie. Genji kontra Genji tutaj wchodzi. Genji kontra Genji. No i Bastion mnie zabił. Ej, on czuje, że nie wejdziemy. 30 sekund, a my nie jesteśmy nawet blisko zrobienia tego. Prawie, że nam się udało. Ja pierniczę, dupa no, jak my tam mamy wejść teraz? Yeah. No i czemu wy tak giniecie? No bo, czemu żeś tę Luję wziął? No, nie hejć, nie wiem. Kurczę, dobra. Zostało mu 10 HP. Świniakowi. To co ziemniak. Mam 5 sekund, zdążę. Zdążysz, może się zrespić. Jezus Maria. Jeszcze Bastion z naucie. Nie czuję dogrywki. Chciałeś krzyknąć... Ziemniak! Ziemniak! To nie moja wina była. Dobra, ja wszystko restartuję. Wszystko jest twoją winą. Wszystko jest swoją winą, jemniak. I... Jeszcze ten. Jak coś to puści, to ja dołączę do was jako ekipy. Bo się nam to jest... Nie no, poczekamy w menu chyba, nie. No. Ni. No. Tylko, że wam zacznie automatycznie szukać, nie? Kolejnej. No nie, nie, to tak, to z tej gry wyjdziemy. Tak. A, dobra, ciutko. Ja pierniczę. Gdzie jest o, ziemniak w kartce? Zablokowane obrażenia. Ewewewe. Ale popatrzcie na to! Świat jest tak straszliwie niesprawiedliwy, wiesz co, ziemniak, słoń w poniaczowym piekle. Popatrz. Widziałeś? Widziałeś? I teraz zobacz. No super. Patrz na to poświęcenie. Jeszcze żyje.